Na przykładzie mojego BMW E60 z silnikiem M57 omówię, jak sprawdzić, czy kolektor wydechowy jest pęknięty. Pierwsza przesłanka, która świadczy o pękniętym kolektorze wydechowym, to będzie zapach spalin w kabinie przy pracującym silniku, ponieważ spaliny będą przedostawać się z komory silnika, a tutaj przez te otwory wentylacyjne. Kolektor wydechowy znajduje się po stronie pasażera, tutaj pod obudową filtra powietrza. I tu mam zdemontowany pod szybie i z komory silnika tędy tutaj przedostaje się do kabiny spaliny. Kolejna przesłanka na pracującym silniku po otwarciu maski. Tutaj od strony pasażera będzie czuć zapach spalin. W tym miejscu szczególnie. Trzecia przesłanka. Tutaj będzie to bardzo ciężko dostrzec nawet po zdjęciu tej plastikowej osłony silnika, ale okopcony silnik czarną sadzą tutaj w tym miejscu od strony pasażera. Czwarty objaw to będzie pogwizdywanie, jakieś dźwięki dziwne przy dodawaniu gazu w czasie jazdy. Tutaj widać turbinę oraz nad nią kolektor wydechowy. Nad kolektorem taką aluminiową blaszkę pod filtrem, pod obudową filtra powietrza. I kolejne objawy pękniętego kolektora to spadek mocy silnika, no bo ta turbina jest napędzana spalinami, które wychodzą bezpośrednio z kolektora wydechowego. Jego nieszczelność więc skutkowała niższym ciśnieniem spalin przy turbinie. Także można zauważyć wzrost zużycia paliwa. Kolejna przesłanka świadcząca o tym, że jest pęknięty kolektor wydechowy, to jest sam fakt tego, że on jest aluminiowy, a nie żeliwny, bo aluminiowe kolektory mają tendencję do pękania. Często się to zdarza. Żeby sprawdzić materiał, z jakiego jest wykonany kolektor w naszym aucie, trzeba tą osłonę zdjąć. To jest 5 mm imbus, cztery śruby, które ją trzymają. Następnie tu wykręcić te dwie śruby z tej rury filtra powietrza. Tu jest jedna i tu jest druga. Żeby to wykręcić tutaj, trzeba takiego imbusa 5 mm. Tu sobie jakąś przedłużkę zrobić. Najlepiej taki dłuższy imbus, bo tutaj jest ciężko się dostać do tej śruby. Te śruby nie wypadają, można je odkręcać dowolnie, no i tak nie wypadną. Po wykręcaniu śrub tutaj trzeba po prostu to wyciągnąć. I tu jeszcze jest jedna rura od odmy, która idzie o ta. Można ją po prostu ręcznie wyciągnąć. No, lekko schodzi. I następnie ta rura jeszcze jest połączona z turbiną, że też tam lekko schodzi. I teraz tu jest lepszy dostęp. I teraz, który element to jest kolektor wydechowy? Ja po prostu położę smartfona tutaj w tym miejscu i wtedy będzie dobrze widać częściowo kolektor wydechowy. I kolektor wydechowy to jest ten element tutaj. On nie przyciąga magnesu. To jest kolektor wydechowy. To przyciąga magnes, to obejma, a tu dalej już jest aluminiowy kolektor. Nie przyciąga magnesu. Też to widać mniej więcej tutaj tak z góry, bez zaglądania tam w tą szczelinę. Tylko tutaj są dwie obejmy, które dość dobrze przyciągają magnes. Trzeba tak między nimi po prostu tutaj dotknąć ten magnes. O, ten element tutaj to jest kolektor wydechowy. Tu z takim spawem właśnie. O, to jest kolektor. Tu na lewo od tego i na lewo od tego kolektora są dwie obejmy, które będą już dość mocno przyciągać magnes. Czy żeliwny kolektor wydechowy też ma wady, czy też może pękać? On nie pęka, ale może się krzywić. I widziałem na kanale Mata Panewki właśnie taki przykład, kiedy w podwójnie doładowanym M57 był skrzywiony kolektor wdechowy i złapał przedmuchy tutaj na uszczelkach między silnikiem a kolektorem. Wydmuchał uszczelki i po prostu mat dał to do splanowania i zamontował i wszystko działało. Że jedna osoba będzie tam przegazowywać, druga osoba otworzy maskę i tu będzie nasłuchiwać i będzie słychać takie przedmuchy powietrza tam spod tego kolektora. Jeżeli po odpaleniu na zimnym silniku jest takie zawahanie obrotów przez kilka sekund, też to jest jeden z objawów pękniętego kolektora wydechowego.
mając stwierdzone te wszystkie objawy, o których mówiłem wcześniej, to pozostaje już tylko wizualne stwierdzenie uszkodzenia kolektora wydechowego. W tym celu należy zdemontować wszystkie osłony pod autem, czyli tą aluminiową osłonę przy zawieszeniu pod silnikiem, osłonę silnika, tej osłony skrzyni biegów. Oczywiście auto jest na solidnych najazdach z obu stron. Tutaj nie wolno wchodzić pod auto na lewarku, w żadnym przypadku. Następnie należy zdemontować rurę od turbo albo DPF-a czy katalizator, zależnie co kto ma. I wtedy tutaj tworzy się taka przestrzeń do tego, żeby można było sobie dokładnie sprawdzić ten kolektor wdechowy. Na przykład w moim przypadku, no, tutaj nie ma żadnych pęknięć, tutaj nic nie widać na tej połówce kolektora. Pierwsze pęknięcie dopiero zauważyłem tutaj, w tym miejscu. Koło tej śruby, tutaj z lewej strony tej śruby widać, taka linia się stworzyła. Także, żeby to zobaczyć, no to musiałem głowę wsadzić, o tutaj między blok, a ten, a tą osłonę tutaj, żeby stwierdzić tamto pęknięcie tam. Jest takich właśnie pęknięć kolektora wydechowego, bierze się zapach spalin w kabinie. Mając stwierdzone pęknięcie kolektora, warto sobie od razu tutaj przesmarować, spsiukać jakimś penetratorem te śruby od kolektora te i tutaj te na górze, po to, żeby potem łatwiej to odkręcić. I można zamawiać nowy kolektor wydechowy, żeliwny i niealuminiowy. Pasuje Z39, pasuje z X5 pierwszej generacji. Przy okazji trzeba zamówić kilka oryginalnych takich szpilek warzywczego, gdyby te się wykręciły, zamienniki nie sprawdzają się w słabej jakości. Spawanie tego kolektora mija się w ogóle z celem, nie sprawdza się, ponieważ on się wtedy jeszcze bardziej osłabia, zacznie pękać w innych miejscach. Poza tym spawanie odkształci ten kolektor, także będzie potem go trudno spasować, nie będzie pasował. Żeliwny kolektor z tego poprzedniego M57 rozwiąże sprawę na bardzo wiele lat, może nawet dożywotnio. Kolektor można zamontować od dołu, najtrudniejszy dostęp jest do tych nakrętek u góry, tu trzeba sobie po prostu oszlifować nasadkę, po to, żeby była cieńsza nasadka, żeby tam się zmieściła między tym obudową filtra powietrza a kolektorem. Numer części oryginalnego, aluminiowego kolektora wydechowego, który lubi pękać. Silnik M57 B25TU lub N. 2005 rok grudzień. Czy on już był sprzedany w 2006 roku w salonie był. Musiał spełniać normę Euro 4. Jeszcze wspomnę, że no, spaliny diesla są rakotwórcze. Jeżeli omijają DPF-a i katalizator, sadza ma silne właściwości absorpcyjne i na cząstkach sadzy osadzają się kancerogenne różne związki chemiczne. Odkryto nawet, że cząstki sadzy przenikają przez łożysko do mózgu płodów. Czy weryfikację pęknięć kolektora wydechowego można dokonać od góry auta? Można, w tym celu trzeba zdemontować kolektor ssący oraz trzeba zdemontować pokrywę zaworów. Niestety pokrywa zaworów jest tutaj zintegrowana razem z tą dolną częścią, tutaj z tą dolną częścią obudowy filtra powietrza. W Mercedesie CDI dużo lepiej to rozwiązano, bo w Mercedesie można po prostu zdemontować tą obudowę filtra powietrza i tam wtedy jest dostęp. Także czy od góry, czy od dołu, to już jest kwestia indywidualna, zależy co ma ktoś już zdemontowane. Ja na przykład miałem od razu zdemontowany katalizator, dlatego zrobiłem to od dołu. Jeżeli ktoś na przykład zaślepia sobie klapki, ma już zdjęty kolektor ssący, to faktycznie można to zrobić sobie od góry wtedy. Także podsumowując, kolektor wdechowy najpierw się zweryfikuje zapachowo, czuć zapach spalin, potem na słuch, tutaj pod maską jakieś świsty, gwizdy oraz potem wizualnie. Oraz co odczuwa się w czasie jazdy podczas spadku mocy silnika auto. Na koniec, żeby nie było tak smutno, odpalę silnik tutaj z zamontowaną rurą turbo. Zobaczymy jak pracuje.